My od samego początku, od początku istnienia firmy realizujemy innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie dystrybucji oświetlenia. Ostatnim naszym projektem, który myślę był najważniejszy w zdobyciu tego wyróżnienia, to było stworzenie prezentacji 3D dla naszych produktów, z których korzystają nasi dystrybutorzy, nasi klienci. W obecnych czasach dystrybucja odbywa się głównie kanałami internetowymi, więc pokazanie produktu, pokazanie najważniejszych jego cech i właściwości online jest bardzo istotne z punktu widzenia naszego funkcjonowania. Także prezentacja w formie 3D to było coś nowego, coś, czego nasi klienci nie znali i ogólnie w branży jest nowum. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, którą ostatnio osiągnęliśmy. Rynek bardzo się zmienia na przestrzeni ostatnich 6 lat, kiedy działamy w tej branży. No to jest nieustanna gonitwa. Jeden standard wyprzedza drugi, trzeba za tym nadążyć. Myślę, że LEDy organiczne, czyli tak zwane OLEDy, jest to rzecz, która w przyszłości, może ciężko powiedzieć w najbliższej przyszłości, ale w przyszłości z uwagi na swoją nisko zapotrzebowanie na energię, będzie to coś, co wejdzie na rynek i będzie zdobywało nowe rynki, nowych klientów. Ta nagroda to dla nas wyróżnienie, podsumowanie naszego dotychczasowego działania, ale też napęd na najbliższe dni, miesiące, lata. Zachęta do wdrażania innowacji, mimo że kosztownych, to widzimy, że inwestowanie się opłaca i cieszymy się, że ktoś to zauważył, że tego typu podążanie w nowe rozwiązania, pójście tą drogą nie na skróty, nie na śladownictwem, tylko wymyślaniem swoich rozwiązań, to jest coś, co będziemy robili przez kolejne lata.